Więc dobra, wybieramy sobie pierwsze auto, będzie to BMW. Będzie to BMW M4 GTS. BMW M... Ej, bo to jest mój garaż, muszę je najpierw kupić. Wszedłem w twój garaż i chciałem nim jeździć. A to co? Trzeba najpierw kupić. Ja się przyzwyczaję, że wszystkie samochody mam w garażu, te najfajniejsze. BMW M4 GTS z 16 roku. Strasznie podoba mi się ten model, zajebiście wygląda. Mam nadzieję, że też fajnie brzmi jakoś w tej grze. I tutaj mamy różne malowania do niego. Weźmy sobie jakieś tam malowanko, na przykład takie. Oj, i jak miło się... Co? Ale drogie to BMW jest. Zobaczcie, 135 tysięcy kredytów, to jest dużo. To jest dużo, bo niektóre super samochody kosztują... Chyba, że to jest jakieś super elitarne malowanie, nie wiem. Niektóre samochody kosztują, takie na przykład jak Lambo, Gallardo, czy może Huracan, kosztują sporo mniej. Także drogi samochód. To M4 jest policyjne. No teraz po zainstalowaniu tego malowania tak, ale... Co to za hałasy słyszę w tym garażu? Czekajcie, ja muszę wyjechać stąd i wjechać jeszcze raz, bo... Jakiś dziwny hałas. A, bo tu jest... Tu się zaczyna ten Forzaton. No, ja pójdę do jakiejś swojej chaty, bo tu jest strasznie jakiś taki szum, jakieś głośno. Zanim weźmiemy się za tuning. O, i tu mamy cichutko. Co prawda ciemno, ale cichutko, to jest najważniejsze. Bier Lambo Diablo. Bezdomna ze Szczecina. Dziękuję ci za donatik. Lambo Diablo też jest bardzo fajne i może właśnie sobie weźmiemy Diablosa. Fanlego.pl 13 zika, dziękuję bardzo. Dobra, posłuchajmy jak brzmi ten samochód. BMW M4 GTS. Słuchajcie. Woo! Troszeczkę tak zaskoczyłem się. Bo w trójce on zupełnie inaczej brzmiał. Uuu, shit! To ja już wiem na pewno, że zostaniemy przy standardowym silniku. Oh yeah. No i na co robimy tą GTS-kę, he? Przede wszystkim bardzo ładny przód tego samochodu, bardzo ładny tył, kształty. No jest genialny, jak pierwszy raz zobaczyłem to BMW gdzieś na żywo, ja się zakochałem. Znaczy nie widziałem GTS-ki, ale widziałem M4-kę. Się po prostu zakochałem, powiedziałem tak. Bardzo mi się podobają te przody. Mówicie, żeby drift, offroad. Nie no, wszyscy na drift, to jest BMW. BMW driftuje bez żadnego tuningu driftowego. Oczywiście, że na drift zrobimy tą BMW-kę. No ale dobrze, tak gadamy sobie, gadamy. Chodźmy do mojej chatki i tam zacznijmy sobie zabawę z tym samochodem. Nie wiem, co będziemy mogli z nim zrobić, ale myślę, że będzie ciekawie. Większość osób pisze, żeby zrobić na drifty. I nawet jedna osoba napisała, że na wyścig. Szczerze, mi ten samochód pasuje pod wyścigi. Taki, ja bym się nim pokazał tam, no. Nie pasuje mi za bardzo pod drifty, ale to każda BMW pasuje pod drifty. Tylko ja bym wolał akurat tą mieć pod wyścigi zrobioną. Ale co tam? No dobra. Zobaczcie, tak sobie wygląda ten samochód. Weźmy go jeszcze jakoś, obejrzyjmy sobie dookoła. Da się? Nie, tutaj w tym nie da się. Ale jak to wygląda? Bajerancki ten samochód jest, naprawdę. No dobra, zagapiłem się odrobinkę. Zacznijmy od ospoilerowania. Więc tak, możemy usunąć tylny spoiler, ale ten standardowy jest bardzo ładny i co ważniejsze, jest możliwy do regulowania. Także fantastycznie. Mówicie, żeby pod Willy go zrobić. I uwaga. I patrzcie na to. Tutaj mamy wersję specjalną, wersję policyjną tej BM-ki. Także nie tylko malowanie mamy policyjne, ale także i zobaczcie, nawet mamy specjalne światełka na przednim grillu, także zajebiście. Moglibyśmy zrobić z tego tajniaka, gdybyśmy nie mieli tych kogutów wielkich na dachu, prawda? Tu możemy zrobić, włożyć V8 6-litrową, ale absolutnie tego nie zrobię. Moglibyśmy zrobić też napęd na 4 koła. Tego też nie zrobię. BMW na standardowym silniku będzie brzmieć superowo, to was mogę zapewnić. Weźmiemy sobie opony. Zostawimy te standardowe, bo chcemy trochę podriftować tym autem. Troszeczkę możemy je poszerzyć z tyłu, zobaczymy co się będzie z autkiem dziać podczas driftu.
I tak. Wrąbiemy mu wszystko. To jest z Need for Speed'a malowanie, nie? Fair Heaven to było... Właśnie nie pamiętam, w którym Need for Speed'ie, czy to nie było... Nie pamiętam, w którym, kurde. Fair Heaven, czy to było w Paybacku? Dobra, co my tutaj porobiliśmy? Mamy klasę S2 już w tym momencie. Standardowy silnik ulepszony do maksa. Wiecie co, dajmy sobie może... W klasie S1 go zostawi, chociaż ja wiem. Nie, ja sobie jeszcze zrobię tuning na wyścigi. Teraz zrobimy ten samochód. Ale czekajcie, bo my tutaj nie mamy... Wow, zobaczcie, nie mamy zawieszenia driftowego. No, to będziemy musieli na standardowym zawieszeniu sobie driftować. To nie będzie takie proste. Trochę szkoda, kurczę. Trochę szkoda. Fajny! Fajnie pierdzi, nie? Oh yeah! Ach! Pada deszcz, to bez tuningu driftowego myślę, że coś tam polatamy. Ooo, shit, ty! Ale ono dobrze zbiera, w sensie... Wydaje się być dość przyczepna jak to BMW. Tak po pierwszym ślizgu, nawet na deszczu. Ale fajnie, że są takie wersje policyjne samochodów, nie? To można je porobić właśnie na jakieś tam zabawy wspólne, jak sobie będziemy grać na multiku, jak w końcu go naprawią. To będzie działało w miarę dobrze wszystko. Mamy tu dość krótkie biegi, bo jest ich aż 7. Ouu, dość łatwo przesterować jest. Jak się już ogarnie trakcję, zrobi się lepszy docisk aerodynamiczny, będzie się tym fajnie latać. No ale pod drifty na razie tak średnio, ale myślę, że da się porobić, jak najbardziej. BMW najlepsze. Dobra, w takim razie chodźmy sobie teraz jeszcze do mojego domku. Dajmy inne oponki. Czas zalać herbatkę. Macie coś do jedzenia, macie coś do picia? Usiądźcie wygodnie, odprężcie się. Może by lepiej to po ulicy latało, nie? No ciekawe. Toyota Yaris na driftową zrobić. Ja mam słój miodu. To zajebiście, ziom. Słój miodu, dawaj łyżeczkę. Wiesz, bez niczego. Zobaczymy, czy opierdzielisz do końca streama. Ej, dość łatwo przesterować. Blondynki mogą wszystko. What the fuck. Bolid młodzieży wiejskiej. Bawarka młodego wieśniaka. O Boże. To chamskie trochę jest. Z tym wieśniakiem. Bryka młodego wieśniaka. Blondynki mogą wszystko. Dobra, z blondynkami mi się podoba. Bóg mnie wybrał. What the fuck. Dobra, jedziemy tutaj pod górkę, tu są jakieś fajne zakręty, spróbujmy. Wiecie co, ja sobie tu te biegi wydłużę, a trochę nie mogę z tą zmianą. Cyk. Coś takiego zróbmy. Powinno być git. No dragi go. I jedziemy tutaj na dół, tam chyba jakieś rondo będzie do driftowania. Zobaczymy, co ta BMW potrafi. Oh, oh. I bardzo mały wacek razem. Jak ktoś ma tam problemy z wisiorkiem, to wtedy BMW akurat, nie? Czy nie? Nie, to ja lubię BMW-ki.
Zwłaszcza te nowe są bardzo ładne. Cyk. Oj, ciężko. Mi jest ciężko tym samochodem. Ja bym go zrobił pod wyścigi. To co, pod wyścigi próbujemy robić BMW-kę? Tak. Takie fajne drifty, długie. Da się robić, jest okej. Okay. Tylko nie można przesadzić z kątem, nie? Driftuje się tak jak w Forzie Horizon 3. Też mamy to zawieszenie niedriftowe. Cyk. Mamy więcej, mniej wagi mamy. Mamy trochę mniej mocy, dużo mniej mocy. Ponad 100 kW. To jest sporo. Do klasy X nie da się go zrobić, do klasy X niestety. Znaczy, w sumie nie próbowałem jeszcze tego drugiego silnika. Może na tym drugim silniku by się dało, ale kto by instalował V6-63 do takiego fajnego samochodu, jakim jest BMW M4 GTS. Fajnie brzmi w standardzie i nie chciałbym tego zmieniać. Zdecydowanie nie. Dawaj na drift. Już driftowaliśmy, no ta GTS-ka niespecjalnie na drifty. Teraz to wyścig jakiś pojechać. O, wiem! Wiecie co zrobimy? Pojedziemy wyścig nocny. Tutaj akurat za mną jakiś jest, a jeszcze nie wszystkie chyba zrobiłem. I będziemy łapać przestępców. O, tutaj coś mamy. Wyścig nocny, wbijamy na Tokyo Drift, atakujemy ich. Kurde, oczywiście, że tak. BMW, będziesz miał wypadek. Pal gumę, Lucek. Cały czas palimy gumę. A działają już. Zobaczcie, jak to super wygląda. Gonimy ich. I cyk. Fajnie się startuje. Nie na pełnym gazie, ale dałem radę opanować tą trakcję. I zaraz tutaj kogoś ogarniemy. I tsz, pierwszy rozwalony. Jak to się nazywa ten manewr policyjny? Manewr pit. O! Tak jest. Jednego już skosiliśmy. Nie, spróbujemy na kimś wykonać manewr pit. Tutaj mamy przed sobą Lotusa. Spróbujemy na nim manewr pit zrobić. Ciekawe, czy się da. W tej grze bardzo ciężko jest to zrobić, żeby odwróciło kogoś. Ale wiecie, jak to wygląda, jak wygląda ten manewr? Gazu, gazu, gazu! Czuję się trochę jak w Need for Speedzie. Hot Pursuit. Ty, co oni robią? Aha, to boty są, w sensie ruch uliczny, trafiki. Szósta pozycja, nie wiem, czy tam podgonimy kogoś z przodu. Bo cisną. Czy dam radę policyjnym BMW GTS? Fajnie by było ich podgonić, tam jednego załatwić chociaż. Ale nie, no podganiam coś. Patrzcie, całkiem fajnie bierze te zakręty ta BMW-ka, naprawdę. Prawie jak Ferrari jakieś. Zwiększyliśmy docisk, jest super. Posterunkowy chip-chip wkracza do akcji. Ja wiem, czy on taki chip-chip, to spore auto jest. Ta GTS-ka. Aż ty, on spróbował na mnie manewr pit zrobić. Manewr chip chip. Ja to zaraz zrobię, manewr chip chip. Oj, może i nie zrobię. Oj, go tam. No i tyle. Aż mi się sam teraz przypomniało i szkoła jazdy. Bo tam był ten manewr pit. No był tam, rzeczywiście. Łatwo było zrobić tą szkółkę jazdy.
Jaki silnik w BMW siedzi? Boski dźwięk. Nie mam pojęcia jaki, bo to jest seryjny. Kto wie jaki jest w GTS-ce, BMW M4 GTS, jaki jest silnik? Pewnie napiszecie wszystkie możliwe silniki, jakie we wszystkich możliwych samochodach i statkach kosmicznych są montowane. Znając was, tak będzie. Także tak wygląda sobie BMW M4 GTS. Bardzo fajne auto. Jego taką unikalną cechą jest fakt, że możemy zainstalować sobie koguty na dachu i zrobić sobie taką wersję policyjną, jeśli pobierzemy sobie malowanie. 2JZ mówicie. 3.0 Boxer 2.5 Turbo. Boxer na pewno nie. Ja myślę, że to jest samochód elektryczny. I on ma silniki w kołach. Tak jak to w samochodach elektrycznych. Chociaż nie, ten nie może być elektryczny. Musimy sobie wejść do Centrum Horizon i sprawdzimy, jaki to jest silnik. 1.9 bi... Co? 1.0 biturbo? V1000. Ja myślę, że tu jest... No zobaczymy, czy to jest samochód elektryczny. Bardzo łatwo jest poznać samochód elektryczny, ale nie, ten na pewno nie jest elektryczny. To wygląda jak ten. To wygląda jak 1.9 TDI. W Passatach widziałem taki sam plastik. V69 to jest? A no chyba, że tak. Tak sobie wygląda. BMW GTS wersja policyjna. Bardzo ładny samochód. Na szczęście nie elektryczny tym razem. Super.